Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski. To czas na zapowiadanego gościa w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. W naszym studiu Eddie Andradina, najlepszy obcokrajowiec w historii Pogoni, legenda Pogoni Szczecin, numer 5 jest numerem zastrzeżonym. Witaj Eddie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co u ciebie słychać, jak forma, jak żyjesz? No, wszystko dobrze, zdrowie jest. Ostatnio tak się mówi cały czas, najważniejsze to jest zdrowie. W sumie zawsze tak było, ale ogólnie jest bardzo okej. Piłkarsko porozmawiamy teraz o Pogoni. Nasz program nazywa się Pogoń FM w drodze do Europy. Najpierw do tej Europy chcieliśmy się dostać, aby Pogoń awansowała do europejskich pucharów. Awansowała, odpadła na pierwszym rywalu NK Osijek. Z perspektywy czasu myślisz, że można było powalczyć z Osijekiem o ten awans? Na pewno, że tak. Wiesz, ja analizuję ten, jak bardzo dobre doświadczenia i jestem przekonany, że Pogoń utrzymał ten poziom i nawet w tej chwili jest nawet lepszy niż rok temu. Wiadomo, że teraz się pojawiły kontuzje, ale zaraz jak wracają wszystko do formy, to na pewno Pogoń będzie pewnym kandydatem, minimum pierwsza trójka, na 100% jestem przekonany. Czyli za rok też się spotkamy i mówić będziemy o europejskich pucharach. Dokładnie i teraz wtedy bardziej doświadczony, wtedy bardziej przygotowany i już nie będzie taki jak i strachu, jaki był ten pierwszy raz. Nie? Może nie pierwszy raz, ale po wielu 20 latach tak jest. Tak, nie mieliśmy możliwości. Mówimy o ważnym czasie dla Pogoni Szczecin, ale ostatnie miesiące, ostatnie dni to też ważny czas dla ciebie, bo zapowiedziana została twoja książka, która lada moment pojawi się na rynku. My jako patronat medialny mieliśmy okazję już zapoznać się z jej treścią. Ja szczerze powiem duże wow za to, co zrobiliście razem z Mateuszem Michałkiem, ale powiedz mi, ciężko było przekonać się do tego, żeby taką książkę wydać, usiąść do tego, żeby opowiedzieć swoje życie? Na początku nie za bardzo chciałem, nie? Bo sam pytałem dla siebie, co mam coś tak ciekawego. Nie? Jestem byłem piłkarz i czytałem kilka książek odnośnie piłkarzy i jakoś tam to się powtarza cały czas, nie wiesz. Ale Mateusz trochę walczył ze mną. No, przekonałem się przede wszystkim, że żona mówi, masz ciekawe życie, żona mi powiedziała, masz naprawdę ciekawe życie. Nie chodzi o tylko gra na piłkę, ale ogólnie twoje życie jest bardzo ciekawe. Ja powiem po sobie, jak moja żona, znowu moja żona, jak ja oglądam to, co się dzieje w swoim życiu, to naprawdę warto to pokazać ludzi, nie? I tak stąd moja decyzja. Ale jestem pod wrażeniem przede wszystkim, że Mateusz potrafił to rozumieć dokładnie, bo siedzieliśmy bardzo dłuży czas. No właśnie, ile godzin poświęciliście na to, żeby w ogóle opowiedzieć historię twojego życia? Ciężko powiedzieć, mieliśmy, nie wiem, z 30 spotykania i każde spotykanie minimum 5 godzin siedzieliśmy, nie? To naprawdę był bardzo dłuży. I z tego jest związana duża emocja też, ponieważ mówić o swoim życiu, nie? Rzecz gdzieś tam był schowany gdzieś tam i przypomnieć to wszystko, to była ogromna terapia dla mnie. Mhm. Mi się wydaje, że stwierdziłem, że każdy człowiek ma swoją historię, oczywiście, nie? To jest jasne, ale każdy człowiek, który ma możliwości przeżyć coś takiego, to naprawdę to jest coś bardzo, bardzo fajne. No, spotykasz tam przyjemne rzeczy, spotykasz tam bardzo smutne rzeczy, ale jestem bardzo zadowolony przede wszystkim, że ta książka nie jest skierowana tylko na piłkę nożną, bo moje życie jest dużo więcej niż gra na piłkę. No właśnie, bo mówisz o tym, że w tej książce jest opowiedziane całe twoje życie. Ja o tym wiem, bo przeczytałem, ale czy i są tam bardzo trudne momenty twojego życia. Trudno było wyspowiadać się z tego Mateuszowi, który później przelewał to na papier? No, mieliśmy duże spotykania najpierw i kilka razy. I nie zaczynał mówić wszystko, bo musiał uzyskać zaufanie, bo naprawdę na ten książkę nie możemy tak zdradzić, ale to kilka bardzo delikatna sytuacja, które ludzie nie mogą się przykleić do mojej osoby, bo tak jak i każdy, kto mnie pozna, zawsze patrzy na kogoś, który jest otwarty, sympatyczny i tak dalej. A ta książka pokazuje taki prawdziwy, tak jak jestem. Mhm. No właśnie, bo ja ciebie kojarzyłem, znałem, bo znamy się już kilka dobrych lat, jako uśmiechniętego człowieka, zupełnie bezproblemowego, zupełnie otwartego na świat. A po przeczytaniu tej książki ja widzę drugą twarz Ediego. Ta twarz jest w tobie, była gdzieś ukryta i to się objawiało tylko w szatni albo w życiu, że nie pokazywałeś tego tak na zewnątrz? Nie, ja jestem taki, naprawdę czuję, że jestem prawdziwy przede wszystkim. Reaguję, w Brazylii jest taka powiedziane, że tanci,
tańczysz, jaki muzyka leci, nie? To mm-hmm. jak leci disco polo, to będzie tańczył disco polo. Jaki będzie rock, to rock. To taka zasada, nie? Mm-hmm. Wiadomo, że ludzie, którzy mają możliwość ze mną przybywać trochę czas, on będzie lepiej na pewno mnie poznać, nie? Mm-hmm. Ja jestem bardzo emocjonalny i reaguję od razu, nie? Rzadko żaluję, ale jestem taki, że jak coś zawali, to od razu ręka do góry, przepraszam naprawdę i to mówię od serca, bo czasami popełniłem dużo błędów. Ale ciekawe rzeczy to jest to, że jak się analizuje moje dzieciństwo przez tę książkę, mm-hmm. ja mam taką świadomość, że ten błędy życiowy, one zaczynają od małego, nie? I to samo się powtarzają. I ciekawe, jak to jest z innymi ludźmi, nie? Bo u mnie jest tak, że ten błędy są, zmieni sytuację, ale zachowania są bardzo podobne od samego początku aż do dzisiaj, nie? Mówisz o tym, że reagujesz na gorąco, że czasami pod względem chwili reagujesz. Myślę, że ci ludzie, którzy przeczytają tę książkę i mam nadzieję, że będzie nią bardzo duże zainteresowanie, będą dość mocno zaskoczeni. Ja tam przeczytam o kilku twoich bójkach. Tak. Skąd to się bierze? Czy ty trenowałeś gdzieś jakiś boks? Z Brazylii, ulica. Ulica, ulica. Ja, tak jak mówię, jestem wychowany do taka mało miast, w sumie mało miasteczko, nie? To tak się mówi. W Brazylii Andradina ma 80 do 90 tysięcy ludzi mieszkają tam. I dla Brazylii to jest małe miasto, nie? To takie traktowane jak bardzo małe miasto, nie? I moje miasto jest podzielone na kilka dzielnicy. Każda dzielnica ma swoje gangi, nie? To wiesz, musisz poradzić, nie? Kiedyś był tak, nie? Teraz nie mam pojęcia, bo nie mieszkam tam, ale no teraz trochę inaczej wygląda, nawet gorzej niż kiedyś, bo teraz jest broń, nie? Kiedyś to był mniej tego, a kiedyś to był bardziej tak na zasadzie, że wiesz, jak coś nie pasuje, to będziemy po prostu bić i załatwić, nie? Czyli od razu jeden na jeden. To, no, jeden na jeden, czy na jeden, obojętnie to, co był, nie wiesz, ten, który był sam, to pecha po prostu miał, nie? Ale tak jak mówię, to był naturalny, to musiał tak poradzić, nie? To jak się patrzy dzisiaj z perspektywy, który mam dzisiaj i z tego wszystko, co przeżyłem. Na pewno nawet sam jestem przerażony, jak i przypomniałem niektóre sytuacje, nie? Ale wtedy to był normalny, naturalny. No ale na pewno to wychowanie i to miejsce, w którym się wychowywałeś, zahartowało ciebie jako człowieka i potem jako piłkarza, jako sportowca. Dokładnie. Ja jestem przekonany, że piłka nożna ratowała mi życie. W sensie jestem dobry człowiek, uważam. Ponieważ nie oszukuję, staram się być najbardziej co możliwe w porządku, pomagać i tak dalej. Ale na pewno tam, gdzie byłem wychowany, mimo wszystko, że moi rodzice byli przykładowi ludzi, ale około mnie to były bardzo duże złe rzeczy i ciężko uciekać z tego. Nie? Jeszcze zanim skończymy pierwszą część naszej rozmowy, chcę nawiązać do tej książki, bo jest tam bardzo dużo szczerości i takich opowieści powiedzianych wprost, bez ogródek. Nie martwisz się, że trochę kontaktów, trochę znajomości może ci się ukrócić po tym, co opowiedziałeś w tej książce? Wiesz co, chcę obok mnie ludzi, którzy lubią mnie po prostu, tak jak jestem, a nie tak, jak wyobrażają, nie? Trudno. Wiem, że najważniejsi ludzie, którzy mnie kochają, będą widzieć swoje przyjaciół, bo uważam, że życie jest tak, że jesteśmy, my reagujemy względu na swoją historię, co przeżyłeś, to nie znaczy, że człowiek nie mogę się zmienić. Ja nawet nie uważam, że ja się zmieniłem. Po prostu dostał więcej informacji, więcej doświadczenia i niektóre rzeczy człowiek już reaguje inaczej. I po prostu moje życie potoczyło tak i ja w ogóle naprawdę w tej chwili ja nie chcę powiedzieć, że jestem do końca dumny z tego wszystkiego, ale jestem w ogóle szanuję tak, jakie miałem życie, kim był, a gdzie byłem, a kim jestem i gdzie jestem. Edi Andradina jest dzisiaj naszym gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Po chwili muzyki wracamy do Was, zostańcie z nami. Radio Super FM i Pogoń Sport.net.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Cały czas razem w studiu Radia Super FM Edi Andradina, były piłkarz szczecińskiej Pogoni, najlepszy obcokrajowiec w historii klubu. Edi, cieszymy się, że jesteś razem z nami. Jak już mówiliśmy, wydałeś książkę. To jeszcze o tej książce chwilę porozmawiajmy, bo zawsze naszych gości pytamy o jakieś fajne anegdoty, które mogliby sprzedać naszym słuchaczom. Jak ty zapamiętałeś pobyt w Szczecinie i co z tego pobytu było, no nie wiem, najśmieszniejsze albo być może najstraszniejsze, najdziwniejsze dla ciebie?
Jako piłkarz, mówimy o tym czasie. Dobra, ale to wszystkiego są, ja powiem teraz, to jest większość na książkę. Przynajmniej jedna anegdota, a potem wszyscy ruszymy po książkę. Dobra, to nie mówię tak, nie? Wiesz, jak przyjechałem do Pogo, na początek tego wszystko, wiesz, i poznał taki Sergio Batata. Pamiętamy. I powiem tak, że my chodziliśmy co dzień na imprezę, na dyskotekę, potancić, nie, wiesz, a on do mnie mówił krew, nie, krew, chodź do mnie krew. I wiesz, i Batata, a Batata był taki, że on co, każda impreza był z jakaś dziewczyna tam, nie? I dziwiło mi się, że Batata nie miał tak, że raz chodził z modelką, piękna dziewczyna, a na drugi dzień, na tej samej imprezie, on był z taka kobieta, który nie był ziemi, nie? W ogóle. Inny level, inny level. To, dokładnie, nie chciał powiedzieć, że to są brzydkie, ale nie pasował w ogóle, on tak nie ma, nie? I to jest coś bardzo fajne i śmieszne, bo Batata to był gość, który prawie wtedy w ogóle nie pił alkohol, ale bardzo lubił się bawić i nawet taki czasami kibice przychodzili do nas, zagrozili nam, bo my jesteśmy na imprezie prawie co dzień, a on po prostu, dobrze, idziemy tu gdzie indziej, nie? Ale nie przestał się bawić. Nie? Ten czas pogoni brazylijskiej, jak ty to wspominasz, powiedz, to był dobry ruch ze strony Antoniego Ptaka, że on chciał to zrobić, czy nie? Powiem tak, ja szanuję marzenie każdego człowieka, nie? I mi się wydaje, że to było jego marzenie, nie? Ale brakowało według mnie cierpliwości, nie? Mm-hmm. Bo mi się wydaje, że Pogoń jako Pogoń, jaki był wynik i zaczęliśmy wygrywać mecze, prędzej czy później kibice były w stanie akceptować tego, mm-hmm. tego drużyna. Ale najgorzej z tego wszystko, że Brazylijczykami, którzy przyjechali, nie byli związani w ogóle ze Szczecin. Mm-hmm. Nie byli możliwości poznać Szczecin na co dzień. Mieszkać, bo byliście pod łodzią. Mieszkać normalnie, iść na zakupy, mm-hmm. czuć się spotykany z ludzi, uczyć się języki, uczyć się życia. I to jest dla mnie najważniejsze, nie? Jak trafisz do obcego kraju, powiesz mi, czuć, jak to jest, jak mm-hmm. to jest, kontakty z ludźmi. I to brakowało kompletnie. I mi się wydaje, że to jest najważniejszy błędo, który był. I drugi błąd na pewno to jest to, że brakowało cierpliwości, że są pół roku, są pół runda, tak zamienił prawie wszystkich daje kolejnego Brazylijczyka, bo on chciał na już wyniki i tak stracił pieniądze, nie? I mm-hmm. ja jestem przekonany, że jak on był trochę cierpliwy, poczekał z tej drużyny przez roku czas, mieliśmy stanie robić, ta pierwsza grupa oczywiście, mm-hmm. ta pierwsza, mm-hmm. nie później już nie. Mieliśmy stanie na pewno robić i fajny wynik. Trener Długosz, kiedy był u nas tutaj w studiu, opowiadał też trochę o tych czasach, gdy brazylijscy piłkarze pełnili taką większość w szatni, ale to, co jemu zapadło w głowę, to, że gdzieś na posiłkach oni ładowali tego jedzenia na talerze tak dużo, jakby miało go zabraknąć. Z czego to wynika? Faktycznie, Brazylijczycy jedzą bardzo dużo, nie? Nawet żona, jak idzie ze mną do Brazylii, ona jest przerażona. To nie znaczy, że jedzą bardzo dużo, ale jadą, że jest tak samo na obiad mm-hmm. i tak samo na kolację, nie? A Polacy kolacja to jest bardziej delikatna, Brazylijczycy jedzą podobno, nie? Mm-hmm. Tej samej ilości. I wtedy tu, słuchaj, to był młodzi ludzie, nie? Większość. Mm-hmm. Ja nie mówię o Amaralu, Clayson, ale większość byli młodzi. Na taki wieku, który wiesz, po taki treningu... Szybko spalali. Tak, i wiesz, zupełnie inny zeń, kompletnie inny zeń, tak mi się wydało, że z tego wynikało, nie? Może bardzo smakowało i w ogóle piłkarze w Brazylii bardzo dużo jedzą normalnie, nie? To tak jest z natury, taki nauczenie, że muszą dobrze jeść, nie? Po prostu. Mhm. Gdy ty przyjechałeś do Polski, zakładałeś, że to będzie twój dom? Nie, nie. Kiedy taka myśl się w tobie pojawiła? So, tak naprawdę na 100% to było, jak poznałem moją żonę. Mm-hmm. Nie? No i wtedy zaczynałem, wiesz, naprawdę, ja zawsze mi się podobał bardzo Polską, i może tu zostaję, ale to było na taką zasadę, że jak mam pracę, to zostaję, jak nie mam pracy, mam gdzie wrócić, nie? Mm-hmm. A teraz ja mam dom tutaj po prostu, mam rodzina i tutaj też się urodził mój najmłodszy synek, ja Diego, który niedługo będziecie o nim gadać, bo uważam, większość nie uważają tak, ale ja uważam, że on będzie bardzo dobry piłkarz. Jak tam jego lewa nóżka? Lewa noga jest bardzo dobra, ja powiem tak, że ułożona po tacie. Jestem pod wrażeniem, ostatnim biłem na mecz i wolnego do tego miejsca, które ja zawsze tam siedziałem i powiem tak, że aż miał łzy, bo trafił przy samym oknie. Jak wygrali mecz, no fakt, że wygrali dużo, ale sama jakość uderzenia to był naprawdę na bardzo dobry poziomie.
Ale pracujemy, trenujemy razem, poprawiam coś tam, ale staram się za dużo nie strąsać, bo wiem, że on czuje trochę stres, jak jestem na mecz. Nie? To twoje drugie przyjście do Pogoni nastąpiło w momencie, kiedy klub się odbudowywał. Wchodził szczebel po szczeblu. Dużą wagę dałeś temu awansowi, który udało się osiągnąć, ale to wcale nie był taki łatwy sezon, z tego co pamiętam, prawda? Nie, to najstiki, nie? Najstiki. To dzięki Bogu, że udało nam awansować, bo na tyle, co wiem, Pogon nie był przygotowany do coś. Do kolejnego sezonu w pierwszej lidze. Bo naprawdę ściągał dużo piłkarz na ten czas, który dużo kosztował dla klubu. I zrobili wszystko, co sobie możliwe, po każdym względzie finansowym, że ta drużyna awansować. Trochę zlekceważyliście tę ligę, od razu wydawało wam się, że Pogoń z wielkimi nazwiskami na luzie awansuje. To chyba Bartek Głowa tutaj był i mówił, że musiał potrząsnąć trochę szatnią, żeby Pogoń zaczęła grać, bo wszystkim wydawało się, że to bardzo łatwo przyjdzie, a sam mówi, że ten awans zbyt łatwy nie był. Pamiętamy, do samego końca drżeliśmy. Tak, oczywiście to był, nie umiem powiedzieć, że to był to, nie, czy ja nie uważam tak jak Bartek, bo sam parę razy musiał tam złapać kogoś na gardę, mieć z nim Bartek, nawet mieliśmy kilka ostro tam tarcz, ale po meczu przytulemy braci, tak jak normalnie, wiesz, nigdy nie było tak, że poza blisku zawsze, że lubimy się, ale na blisku zawsze mieliśmy taki duża sytuacja, taki... Chcemy wygrywać, wiesz jaki Bartek, każdy zna Bartek, to jest takie charakter, który ja go szanuję. Nie znam człowieka, który nie umie wygrywać, a ja też, nie? I mieliśmy dużo tam spięcia, ale ta spięcia zawsze powodowało, że działa pozytywnie na drużynę, nie? Ale ja mi się wydaje, że ten drugi rund akurat to źle przygotowaliśmy do tego, nie jako piłkarz, bo my robimy, co każdy robi, nie? I to był najgorszy problem, nie? Pojawiło się jakieś nowe ludzie, wtedy nasi stabli skłonieniowi wyprowadzili jakiś tam gości, który niby miał być jakiś tam super rada do przygotowania fizycznie i cały system się zawalił. I to problem dla mnie to był bardziej fizyczny niż brak motywacji. Zmiana trenera wtedy była potrzebna twoim zdaniem? Tak. Ryszard Tarasiewicz pomógł, rozumiem, tak? Bardzo dużo. Bo był taki moment, że kibice byli do nas trochę napięci, ale nie trochę, bardzo napięci, naprawdę. A Tarasiewicz przychodził swój luz piłkarski. Wiesz, nie słuchać. Oni będą nam przytulać, jak będziemy awansować. Robimy swoje. Teraz jest trudny moment i oni mają prawo mieć pretensje, tak jak to było jego słowo, nie? A my musimy się skupić na to. I to trafiło do nas dobrze i udało nam, wiesz, to było trudno, ale wygraliśmy kilka fajnych meczów, które mi się wydaje, że to był bardzo trudno wyobrazić, że mogliśmy wygrywać. No, Łęcz na wieży, to był bardzo ważny mecz, 1-0, chyba Wuku tam szalała, tak. Tam, wiesz, ja w ogóle na ławkę był ten mecz, w ogóle nie chodził na mecz, nie? Bo on powiedział mi do mnie tak i teraz sobie, chodź tutaj. Mój bracie czarny mówi do mnie tak, nie? A on tak nie ma, wiesz, po piłkarsku i to nie było odbierane, że źle. Ja nie odbieram, ja na przykład nie mam problemu, jak ktoś mówi do mnie czarny, jestem czarny, co? Z ludzi, które najbardziej kocham swoje życie, najważniejsi ludzie moje życie są czarni. Tata, dziadek, którzy mi pokazali, jakie to jest życie, którzy mi pokazali, to nie mam problemu. Jest taki, że czy jesteś czarny, czarny? To dupa mam z tym, nie? Ale on mi powiedział tak, słuchaj, nie grasz ten mecz. Jaki będzie potrzeba, dam ci, bo mam 600 km do domu. Ja muszę być na następny mecz, musisz być gotowy. Oświęcam ci dzisiaj, to będzie trudny mecz. Nie musimy grać piłkę dzisiaj, ale musimy dzisiaj wygrywać, nie? A kolejny mecz u siebie będzie grał. I tak zaczynał robić ze mną, nie? Wiesz, ja już miałem 38 lat. I niektóre mecze być poza być na ławkę, a grać trochę mniej. Ja powiem tak, że to uzyskałem troszeczkę więcej siły, jeżeli mogę grać do końca na taki dobry poziomie. Nie? Był później czas gry w Ekstraklasie i duże zaskoczenie. Eddie Andradina kończy karierę. Dorastałeś do tego momentu, musiałeś do tego dojrzeć, czy to była chwila i podjąłeś tam decyzję gwałtownie, tak jak często to tak. Bywa w twoim życiu? Dokładnie tak. Ja powiem wam tak, jestem taki człowiek, że ja muszę być potrzebny dla kogoś, rozumiesz? Nawet ja robię wszystko bardziej dla ludzi niż dla siebie, nie? Wiesz, ja naprawdę, proszę mi wierzyć, że ja muszę być, ja nie muszę zarobić jakiś tam pieniądz, nic, ale muszę być potrzebny, nie? Wiesz, że ja potrafię zrobić coś, pracować nawet za darmo, wiadomo, że dzięki Bogu mam możliwość na to, ale
ale po prostu, że czuję, że jestem potrzebny na kogoś, że pomagam, może nie tutaj znowu pomagam, że dzięki mojej rada ktoś tam się potrafi się rozwijać. I tak było jako piłkarz i w tej chwili tak sam. I powiem tak, że ja, jak tu pracował Dowczyk, ja to czuję, że on już nie potrzebował mojej osoby. Nie na boisku, ani poza boisku, nie? Stąd się budziłem rano i mówi do żony, że już czas skończyć, nie? Bardzo trudny moment, bardzo trudny decyzja, ale po prostu nagle nie był taki planowany. Edi Andradina, którego książkę możecie zamówić pod adresem internetowym ediandradina.pl, jest dzisiaj naszym gościem, a do naszej rozmowy wrócimy za chwilę po przerwie na muzykę. Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski. Czas na trzecią część rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj przypominamy Edi Andradina w studiu Radia Super FM w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Edi, pracujesz w Pogoni z młodymi piłkarzami, piłkarzami, którzy mają szansę zrobić karierę oby taką jak ty, albo lepszą. Czy ci młodzi chłopacy często przychodzą do ciebie i pytają o i proszą o rady, na przykład jak mieć tak ułożoną lewą nogę i jak tak prezentować się na boisku jak ty przed laty? Tak, mam dużo rozmowa, wiesz, i trochę... Żartujemy sobie, ale zawsze, nawet jak żartujemy sobie, mam cel pokazać, jaki to jest najłatwiej, nie? Pewne rzeczy. I często są takie pytania, nie? I nawet ostatnio był taki piłkarz, mówię, ale pan ten się urodził z takim coś, nie? I ja mówię, śmieli. To się nazywa praca, powtarzalność, nie? I aj postaram się pokazać, że jak będą na to pracować. Jest jedna rzecz, która dla mnie tutaj w Polsce się dzieje, to jest błędu, że muszę pracować na słabą stronę, nie? Popracować, nie? Ja mówię, że to jest błędu. Muszę pracować na tej dobrej stronie. I tam muszę robić mega dobre, albo super dobrze dlatego. I wiadomo, że ta słaba strona się poprawi gdzieś tam, ale musisz pracować tak dobrze, że ludzie będą pamiętać, że ty masz coś dobrego, nie? Wiesz, każdy mówi, że ja byłem dobry piłkarz, ale moja prawa noga nie jest do niczego. Ale zapamiętają moja lewa noga i nikogo nie komentuje moja prawa noga. I właśnie o to chodzi cały czas. Być bardzo dobry z czymś, czy defensywy, czy ofensywy, ale naprawdę być dobrze na to i to jest moja rada dla każdego, który ze mną rozmawia. Nie? Kiedyś słyszałem takie przysłowie, że chcesz być dobry we wszystkim, to jesteś do niczego. Także może, tak. Może można tak to ubrać. A w Brazylii tak się mówi, że kaczka, nie? Kaczka. Nie będzie kaczka. Kaczka to znaczy, ani dobrze pływa, ani dobrze lata, nie? Aby to jest ryba, a ptak prawdziwy. Dziś jak patrzysz na akademię, robi to na tobie wrażenie, jak rozwinęła się Pogoń pod tym względem? Bardzo. Byłem prawie 3 lata poza klubem. Wróciłem i jestem pod wrażeniem cały czas, nie? I nie traktuję to jaką prasa, nie? Traktuję to jako wakacje najlepsze miejsce. Nagroda. Co dzień mam przyjemność pracować z takim utalentowanym piłkarzem. Naprawdę jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, nie? Byłem też w Brazylii trochę, popatrzył, jak wyglądają akademie kraju, który w Brazylii ostatni tam czas to sama transfer ponad 30 bilion, nie? Coś tam. Nie chcę kłamać, ale 300 bilion na samego transfer Brazylijczyka za granicę, nie? Powiem tak, że tam jest bardzo mocno nacisk na to, ale nasza akademia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, jak wyglądają inne Polska, ale nie sądzę, że ktoś pracuje tak dobrze, tak jak Pogoń Szczecin. Bo gdy pracowałeś tutaj 3 lata temu, to tak naprawdę wszystko się tworzyło. Mieliście taką grupę tych takich najbardziej uzdolnionych chłopaków, która nazywała się Pogoń Future. Dzisiaj te sztaby zespołów młodzieżowych są tak rozbudowane, że jestem w szoku, gdy idę na trening. Są bardziej rozbudowane niż przed laty na przykład samych rezerw. Słuchaj, ja powiem, że tak, jak patrzę na parkingu, na sam parkingu Pogondowa, to jest dużo lepszy niż jak pierwsza drużyna czas, który ty grał. Rozumiem, to już widać taka różnica, jak to jest teraz, jak to wszystko poszedł do przodu. Pewno jest tak, że możliwości, które Pogondala tej młodzieży, to jest niesamowicie. To zależy przede wszystkim nie tylko od nich, ale od nas,
pokazać po prostu taki mały szczegół, który robi różnicę później. I to zależy tylko od trenera. Nie? I ja zaczynam teraz taki projekt, który był akceptowany przez Darek Adamczuk i przez całą Akademię. Chcę się skupić przede wszystkim na rozwoju napastnik. I to się zaczyna od przyszłego tygodnia. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest projekt, który ja pomyślał o tym. Mimo wszystko ktoś tam próbował kradać mi pomysł, ale nie powiem kto, bo to nieważne. Ale nie pozwalało mi kradać mój pomysł. I uważam, że napastnik powinien być swój indywidualny trener, tak samo jak bramkarz. I oni są bardzo dobrze przygotowani, ale tak jak mówi, piłka nożna trochę ucieka pewne rzeczy, które kiedyś był naturalny, tak? A teraz się ucieka na przykład jakiego szukać obrońca. Na przykład udawasz, że biegasz tu i tak naprawdę masz intencję biegać za jego plecy, nie? Albo odwrot i tak dalej, tak dalej. Nie? Staram się to poprawić, bo wiem i widzę, że nie tylko Pogoń jako akademia, ale mi chodzi o ogólny. Polska jako kraj, jako piłkarzy na tej pozycji mają duży brak. Tak, i ta pozycja też bardzo mocno się indywidualizuje w ostatnich latach. Często zespoły grają jednym napastnikiem, który musi wykonywać pracę dwóch, a nawet trzech w przeszłości. Dokładnie. Przede wszystkim gra, tylko od bramka są takie rzeczy, które mały Polak potrafi to robić, a odwrot jest Brazylii. Nie? Brazylii od małego wieku my jesteśmy do tego szybko przygotowani. Nie? Obojętnie jaka pozycja grasz, oni od razu mają to, ta nauka. Nie? To później, jak mają po 15-16 lat, to już zrobi naturalny nawyk, nie muszę na to zwrócić uwagę, bo oni wiedzą. Nie? I to jest ten sam pomysł, który mam teraz, który chcę realizować. Pojawiają się pytania, no nie tylko w Pogoni. Edi, a może byś nam jakiegoś przysłał, podesłał, zaproponował jakiegoś dobrego Brazylijczyka, młodego z Brazylii? Ja powiem tak, czas się zmienił. Nie sądzę, że teraz, kiedyś Brazylijczyki mówią, że to był rasowny, a teraz się robili kundiel. Właśnie to mam takie żarty z żoną, bo żona mówi, wiesz, ja do żony mówię, wiesz, Polacy są rasowi, wiesz, jesteś tak sam, wiesz, jak to jest święta, wiesz, jak to jest to. A Brazylii nigdy nie wiadomo, nie? Wiesz, jesteś z grupa ludzi, oni się zachowują tak i gdzieś kilometr dalej to zupełnie inaczej, nie? To ja zawsze do żony mówię, bo my jesteśmy kundel, nie? Mieszanka rasa, mieszanka ludzi i nie jesteś w stanie mówić, Brazylijczyk są taki, tak, tak, bo naprawdę to nie jesteś w stanie taki w ten sposób, tak, wiesz, mówić, że ten kraj jest tak, no. Teraz jest trudny okres dla Brazylijczyk, przede wszystkim to ta piłka noża dorównała wszystko. My mieliśmy przewagę z Brazylii, że mieliśmy cały rok możliwość trenować piłka noża, to była nasza przewaga. A tej chwili wszystkie centra są przygotowane na to, że te dzieciaki mają możliwość, nawet tu, nawet zima, Orliku, nie Orliku, popracować, mają cały rok, dokładnie, balon i tak dalej. Mówimy o akademii, nie? Ja mówię ogólnie jako dziecko, nie? Które nie gra nigdzie, ale on ma możliwość grać piłkę całego roku. I to był zawsze przewaga Brazylii, ta przewaga już się skończył. Nie? Edi, ty wyjeżdżałeś ze Szczecina do Piły, bo chciałeś życie prywatne swoje prowadzić w odpowiedni sposób, tak? Zamieszkać, wybudować dom. Jak ty dzisiaj widzisz swoją przyszłość? Gdzie ty będziesz za rok, dwa? Powiem tak, ja musiał wybrać, nie? Ja nie podobało mi się to życie już, bo moja żona też ma swoje życie, ma swój biznes. Ostatni się męczyłem trochę z tą pracą i z drużyną, można tak powiedzieć, ekstra klasy. Ja wolę pracować z drużyną niżej, albo na przykład z młodym piłkarzem, który mogę coś dać. Nie? Tak jak powiedział od początku, lubi być potrzebny. Nie? Ja na przykład przychodzę do takich piłkarzy, nawet jak jest młody, on trenuje z pierwszą drużyną, nie do końca wiesz, on już mi potrzebuje. Może potrzebuje, ale jego mentale już nie słucha. I nie trafi do niego ta informacja. No i dlatego była moja decyzja. Po pierwsze, chciałem mieszkać z żoną i z rodziną, mieć normalne życie, mieszkać i spać na swoim łóżku i wiesz, przygotowany tam swój ogródek, trawnik i tak dalej. A teraz stąd moja decyzja. I szukałem pracy tam gdzieś blisko, ale z tego pracy za bardzo nie było i dlatego wróciłem do Pogoń. Otwieramy kącik Kacpra Kozłowskiego, bo w zasadzie każdego naszego gościa pytamy o tego młodego chłopaka. Jak ty widzisz jego rozwój i czy czytałeś ostatni wywiad, który pojawił się w serwisie Weszło z Kacprem Kozłowskim? Nie czytałem.
Nie czytałeś. Było tam kilka takich sformułowań, które wzbudziły kontrowersje. Kasper między innymi powiedział, że nie będzie pochodził do matury, bo matura nie da mu chleba, piłka mu da. Mhm. I że ogólnie jest bardzo wyluzowany i niczym się nie stresuje. Jedyne co robi, to odpoczywa po treningu w domu, leży, nie ma żadnych zmartwień ani zainteresowań. I że stresował się tylko raz z Bałtyku Koszalin. Jak szedł na pierwszy trening w życiu. Tak. To widać po niego, nie? Nie ma stresu. Wiesz, to na pewno nie jest dobry przykład, nie? Mm. Bo nie każdy ma taki talent jak on, nie? Ale to na pewno kontrowersja, ale ja powiem, to jest młody człowiek, na pewno studia, czy zdać maturę, to na pewno prędzej czy później to będzie jego życie brakowało, nie? Mm. Wiesz, w ogóle większość ludzi na towarzystwo swoje, to każdy ma co, jakiś temat, mogą mówić na temat matura, czy studia. No szkoda. Ale jak widzisz go piłkarsko? To jest naprawdę duży talent? Tak. Rzadko. Chyba Polska nie widziała takiego, nie? Z takim młodym wieku. Tak jak mówię, to jest zimny krwi, nie czuje presji i robi swoje, bo takiego piłkarza jak Kasper mam kilka. Mhm. Ale pytanie, czy mentalnie są taki, tak przygotowane jak Kasper, nie? Tutaj jest Mateusz Łęgowski. Tak. To jest mega dobry piłkarz, nie? Nie wiem, czy dostaje tyle szansy, co Kasper. Nie wiem, mi się podoba bardzo tego piłkarz. Mm-hmm. A czy mentalnie on jest tak sam, nie? Wiesz, mi się wydaje, że to wszystko chodzi o głowę, nie? A on nie przejmuje. Jedzie, robi swoje. Ja widziałem, jak on gra z drugi zespół, czy z Hiszpanią. Czy Hiszpania to jest tak sam gości. To jest to. I właśnie to jest to. Wiesz, przychodzi do piłka nożna taką prasę przyjemność, nie? Kiedyś gdzieś tam jakiś piłkarz mówili, że piłkarze mają trudne życie, stresowane życie. Mm. Co to za stres? No, stres się grać piłka. No stres jak nie ma co jedzą, nie? To jest stres. Albo muszę zapieprzać, bo... Albo ktoś w rodzinie jest chory i trzeba pomóc. Dokładnie. Albo na końcu dzień, jak nie pracuje dzisiaj, zarobi na chleb, to nie będziesz miał co jeść. To są stresy, a nie grać piłka, nie? Edi, bardzo dziękujemy ci za wizytę w naszym studiu. To dla nas ogromna przyjemność, że nas odwiedziłeś. To kiedy premiera książki? Pierwszego. Mam tutaj książkę, ale wiesz, ale właśnie to... Chciałem z wami zdjęcie robić, nie? Zrobimy. Tak? Zrobimy. Ale ona nie jest gotowa, nie? To jest taki po prostu bardziej na ten, wiesz, trochę pokazać ludziom, komować, jak będzie wyglądał. A pierwszego mi się wydaje, że zaczyna już pierwszy... Preorder książki Ediego Andradiny i Mateusza Michałka dostępny już na stronie ediandradina.pl. Tam można dokonać zamówienia w 3 wariantach z autografem Ediego, czystą książkę, bądź też z kartą podpisaną. Edi, raz jeszcze dziękujemy za przyjście do naszego studia. Fenomenalna forma. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam tutaj ciebie gościć i że będziemy mieli jeszcze okazję się zobaczyć. Dziękuję, ale szybko powiem, wiesz, Mateusz będzie zły na mnie, ale ktoś jest z sieci, może kupić na internet wersję i przychodzić na pogoń, ja będę popisał to. To nie wychodzi. No i tym tipem kończymy naszą rozmowę z Edą Andradiną. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy. Radio Super FM i Pogoń Sport.net.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.